10 elementów zarezerwowanych dla papieży. Otóż papież posiada wiele elementów, które są oznakami jego władzy i szczególnej pozycji. Przysługują tylko jemu i wiąże się z tym dość ciekawa historia. I przedstawię wam właśnie takie elementy władzy papieskiej. Tiara. Od pozostałych biskupów papieża odróżnia tiara, czyli potrójna korona. Insygnium to było nakładane na głowę każdego papieża podczas uroczystej koronacji papieskiej. Ostatnia miała miejsce w 1963 roku. Nie wiadomo od kiedy biskupi Rzymu używają tiary, wiadomo jedynie, że nastąpiło to przed donacją Konstantyna. Tiara jest symbolem papiestwa, jednak nie jest już używana. Paweł VI sprzedał własną tiarę, a pieniądze oddał biednym. Jan Paweł I odmówił koronacji, Jan Paweł II też uchylił się od koronacji i nie nosił tiary. Benedykt XVI również nie zgodził się na koronację i jako pierwszy nie umieścił w swoim herbie papieskim tiary, lecz potrójną mitrę jako symbol władzy duchowej. W ten sposób tiara przestała być personalnym symbolem papieża, jednakże pozostała symbolem państwa watykańskiego i stolicy apostolskiej jako element herbów tych instytucji. Pierścień. Chodzi tutaj oczywiście o pierścień papieski, czyli pierścień rybaka, z wyobrażeniem świętego Piotra łowiącego ryby. Umieszczone jest na nim również imię papieża wraz z tytułem Pontifex Maximus. Służy on do opieczętowywania korespondencji. Drugim tego typu przedmiotem jest pieczęć, przeznaczona do tłoczenia w ołowiu lub złocie z wizerunkiem świętego Piotra i Pawła, którą biskupi Rzymu pieczętują swoje najbardziej uroczyste dokumenty, zwane bullami. Zarówno pierścień rybaka, jak i pieczęć papieska zostaje zniszczona po stwierdzeniu zgonu papieża w obecności trzech innych kardynałów. Jest to znak, że pontyfikat danego papieża dobiegł końca. Paliusz. Biskup rzymski z racji bycia metropolitą używa paliusza. Jako jedyny metropolita katolicki może nosić paliusz nie tylko na terenie diecezji wchodzący w skład prowincji rzymskiej, ale także na całym świecie. Od początku pontyfikatu Benedykta XVI paliusz papieski różni się od paliuszy innych metropolitów łacińskich oraz poprzednich papieży tym, że jest szerszy, dłuższy i naszyte są na nim krzyżyki koloru czerwonego. W związku z powyższym można traktować paliusz papieski jako specyficzne insygnium zastępujące tiarę. Ferula. Papież nie używa klasycznego pastorału. Jego zamiennikiem jest ferula, która tradycyjnie ma formę prostego złotego krzyża bez postaci Chrystusa, a została ona wprowadzona przed pontyfikatem Innocentego III. Dawniej rzadko używana, od czasu Soboru Watykańskiego II stosowana powszechnie podczas wszelkich celebracji liturgicznych. Ostatnio używał takiej fureli Benedykt XVI. Papież Franciszek podczas ingresu do Bazyliki Laterańskiej, który miał miejsce w 2013 roku, powrócił do używania srebrnej fureli z lekko zakrzywionym krzyżem i pasyjką, noszonej wcześniej przez Pawła VI, Jana Pawła I, Jana Pawła II. Od tamtego czasu zdecydował, że będzie używał dwóch ferul, srebrnej i złotej, zamiennie. Herb papieski. Każdy papież posiada własny herb, przyjęty na początku pontyfikatu. W skład papieskiego herbu tradycyjnie wchodzą złoty i srebrny klucz, reprezentujące siłę łączenia i rozwiązywania na ziemi, czyli srebrny, i w niebie złoty. Dawniej stałym herlatycznym elementem herbu była tiara, zastąpiona przez Benedykta XVI mitrą z trzema poziomymi pasami. Herb jako graficzny znak papieża występuje m.in. na dokumentach, przedmiotach, a także strojach noszonych przez biskupa Rzymu. Ceremoniał. To jest chyba jedna z najciekawszych rzeczy. Dawny, niezwykle rozbudowany ceremoniał na dworze papieskim, wynikający z równej monarchom pozycji papieża, nakazywał oddanie czci papieżowi poprzez trzy pocałunki: pierścień, w kolano i w stopę.
zwyczaj całowania stopy papieża, a właściwie krzyża wyszytego na jego czerwonych pantoflach, charakterystyczny znak oddawania czci następcy świętego Piotra, znany był już w VIII wieku. Wiadomo, że w ten sposób cesarz Justynian oddawał cześć papieżowi Konstantynowi. Zwyczaj ten został zarzucony za pontyfikatu Jana XXIII. Jedynym elementem dawnego ceremoniału, jaki nadal jest stosowany przy powitaniu przez papieża, jest skłon i pocałowanie pierścienia rybaka noszonego przez papieża na palcu. Do czasów Jana XXIII papieże byli regularnie noszeni na przenośnym tronie w formie lektyki siedzącej. Ostatnim papieżem, który z niej korzystał, był Jan Paweł I. Kiedy papież zasiadł na tronie stacjonarnym lub był niesiony przez dworzan w lektyce, towarzyszyło mu zawsze dwóch sług trzymających wielkie wachlarze oraz członkowie gwardii szlacheckiej lub gwardii szwajcarskiej. Strój liturgiczny, czyli strój, w którym papież odprawia mszę. Obecnie strój liturgiczny papieża nie różni się od strojów innych metropolitów. Składa się na niego m.in. alba, stuła, ornat, paliusz oraz mitra. Przed reformą liturgiczną do strojów liturgicznych zarezerwowanych dla papieża zaliczano również dodatkowe elementy jak fanon, ostatnio użyty przez Benedykta XVI, czy faldę, czyli długą szatę przypominającą wyglądem albę, tworzącą pewien rodzaj trenu, oraz mantum, czyli płaszcz papieski przypominający kapę, ale dłuższy. Strój codzienny. Obecnie papież poza liturgią używa białej sutanny, dawniej wykonanej z felistego jedwabiu z peleryną, białego pasa z wyszytym herbem oraz białej piuski. Na piersi nosi pektorał, dawniej wykonany ze złota, przyozdabiany kamieniami szlachetnymi. Obecnie jest on prosty. Do dyspozycji papieża jest również długa czerwona peleryna oraz biały dwurzędowy płaszcz z aksamitnym bądź welurowym kołnierzem. Dawniej papieże na co dzień korzystali również z czerwonego kapelusza zwanego Saturno. Emerytowany papież używa białej piuski oraz prostej białej sutanny, pozbawionej pelerynki i pasa, wyglądającej tak samo jak białe sutanny prezbiterów w krajach tropikalnych. Przysługuje mu również pektorał. Strój chórowy. Jest to specjalny strój przeznaczony dla papieża, gdy ten uczestniczy w mszy świętej, ale jej nie odprawia. Tradycyjny strój chórowy papieża rozszerzony jest o m.in. rokietę i mucet, ten ostatni w kilku wersjach. Tradycyjnym elementem stroju chórowego było nakrycie głowy papieża, ostatni raz użyte w 2005 roku, czyli kamauro, występujące w dwóch wersjach, zwykłej bądź noszonej w okresie wielkanocnym. Ta zwykła jest z czerwonego aksamitu z białą gronostajową otoczką, z kolei ta wersja wielkanocna jest wykonana z białego jedwabiu. Papież Franciszek jest pierwszym papieżem od dawna, który przestał używać owego stroju chórowego. Papieskie obuwie. Otóż obuwie też jest bardzo ważne dla papieży, czy ogólnie dla księży. Nie wiem, czy oglądaliście film Dwóch Papieży, który jest bodajże na Netflixie. Jest to bardzo dobry film, w którym dochodzi do spotkania papieża Benedykta XVI z kardynałem Bergoglio, czyli Franciszkiem. I Benedykt XVI zaczyna wypominać Franciszkowi jego poczynania, które są opozycją wobec tronu papieskiego i w pewnym momencie właśnie wypomina mu buty. Otóż dawniej papieże nosili czerwone buty z aksamitu jedwabiu albo satyny w lecie oraz z sukna w zimie. Zdobione były złotą nicią w motywy roślinne oraz krzyż na przedzie, który całowało się podczas audiencji. Zdarzały się też buty z papieskim herbem zamiast krzyża. W okresie wielkanocnym papieże nosili obuwie koloru białego pod kolor paschalnego mucetu. Od czasów reformy soborowej obuwie papieskie uległo uproszczeniu, przybierając prosty, jednolity charakter. Do czasu obecnego papieża zachowywano jednak tradycję czerwonego obuwia papieskiego, ale papież Franciszek zrezygnował z noszenia papieskich butów i pozostał przy zwykłych czarnych. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, czy lubicie tematy takich właśnie wewnętrznych zasad, na przykład w Watykanie.
W ogóle co myślicie o aktualnym papieżu Franciszku? Czy jest on dobry, czy zły? Też jestem bardzo ciekawy. Czekam na Wasze komentarze i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!